Na pewnym etapie tworzenia gry CD Projekt Red stworzył masę kontentu, który ostatecznie nie trafił do gry. Między innymi żółte mutageny i zupełnie nowe umiejętności. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co to były za umiejętności i dlaczego ostatecznie nie trafiły do gry. Kolejny odcinek z usuniętego kontentu z gry Wiedźmin 3 Dzikiego. Zapraszam. Petarda jest. Totalna petarda, musi sprawdzić hit. Dobra, a więc po raz kolejny usunięty kontent. Pierwszy, zrobimy sobie test, zobaczymy jak daleko Wiedźmak jest w stanie pobiec bez tego. Bez mutagenów i jak daleko jest w stanie pobiec z mutagenami. Zaraz sobie przeczytamy opis i wszystko. No mniej więcej dotąd, nie? No i zgaduję, że skoro założymy teraz mutageny, które dadzą nam 40% wytrzymałości więcej. A tutaj jeszcze więcej, bo one się łączą z żółtymi, o kurde. No to będziemy w stanie z 80% więcej tutaj zadupcać. Przeczytajmy też opis tego mutagena. A nie ma składnika alchemiczny, większy po prostu mutagen i tyle. Dobra, test teraz jak będziemy w stanie daleko przebiec z mutagenami. No zgaduję, że skoro dają nam 70%, takie 70% dalej będziemy w stanie przebiec. Czy to jest jakieś mega opłacalne? Jeżeli chodzi o bieganie, no to niekoniecznie, bo ta regeneracja wytrzymałości, pyk, już się zregenerowała, także raczej jeżeli chodzi o to, to nie ma żadnego problemu. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z potencjalnego wykorzystania tego w trakcie potencjalnej walki z przeciwnikiem, dlatego udajmy się tutaj na znaczniki zapytania i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie długie śmigło walić dzięki temu. A jakbyście się zastanawiali, co to jest za strój Wiedźmina, no to zapraszam na odcinek z... Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale pewnie wam gdzieś tutaj do góry wyskoczy powiadomienie, jak nie, to znajdziecie też w opisie. Tam też usunięty content, który ostatecznie nie trafił do gry, ale który ostatecznie udało się tutaj przywrócić. I może zanim tutaj stoczymy walkę z przeciwnikami, dosyć czuję, że gdzieś tutaj przeciwnicy są, to zobaczmy drugi usunięty content, czyli nowe tutaj zdolności, nowe drzewko zdolności. Swoją drogą nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ostatecznie nie trafił większy żółty mutagen, który został od samego początku do samego końca stworzony. Nie mam zielonego pojęcia i zaskryptowany, ale nie trafił. Instynkt drapieżcy zwiększa szansę na odcięcie kończyny o 10% i zwiększa szansę na nałożenie efektu podpalenia przez znaki igni o 10%. Myśliwy. Podwaja efekty aktualnie używanego trofeum. O kurde, fajne! Silny atak zużywa 1 punkt adrenaliny, każde trafienie redukuje wytrzymałość przeciwnika do zera. Regeneracja żywotności poprzez jedzenie zwiększona o 100%. Zbilansowana dieta, a to jak się nazywało? Druzgocące ciosy. Staranne utrzymanie. Efekt ulepszonych broni i pancerzy trwają o 100% dłużej. Kurde, fajne, szkoda, że ostatecznie nie trafiły do gierki. Możemy sobie je wytworzyć i w ogóle pozakładać. Wtedy dopiero będzie wytrzymałość. Fest robimy combo, nie? Nie obchodzą nas obrażenia? Nie inwestujemy w obrażenia, nie znam. Inwestujemy we wszystko, co mogę tutaj zainwestować. Problem jest taki, że nie mam punktów więcej. Także niestety więcej już nie założę na siebie, a szkoda. By musiał lecieć po eliksir, a nie wiem u jakich handlarzy ten eliksir mogę potencjalnie znaleźć. Dobra, na razie zrobimy tyle. Mamy ulepszenie jakieś 100% więcej wytrzymałości. 150 nawet. Także śmigło powinno być konkretne, może dlatego to usunęli, bo po prostu za bardzo się to kombowało. Siała przeciwnicy? Muszą tu być, bo to jest znak zapytania, prawda? Czy będą przeciwnicy, że to nie tylko jakieś zwykłe miejsce do przebadania? Są mi to całkiem sporo, a to wrogowie, deserterzy. Jaka dupa należy do ciebie? Co ty gadasz, wariacie? I zobaczymy, jak długo jesteśmy w stanie wykonywać śmigło. Pyk! Nie mamy też adrenaliny, także może ja bym sobie nabił na adrenalinę na sam początek. Dobra, zaraz się spróbuję, wariacie, żaden problem. Nabijmy sobie te punkty, adrenalinki i teraz zobaczmy, na ile jesteśmy w stanie śmigło walić. Łe, kurwa, tylko żebym nie umarł. Cielipa straszna, szybko, jakieś jaskółeczka albo co takiego. Żadnych jajec mi nie będziecie wyrywać. Dobra, no zobaczmy, jak działa śmigło. Czy jesteśmy w stanie długo robić to śmigło. Znaczy, a ja mam wywaloną umiejętność śmigła, nie. Kurwa. Ewakuacja, zaraz do was przyjdę, panowie. Wasza dupa należy teraz do mnie. Dobra, śmigło. No, tylko jakbym jeszcze trafił, to już w ogóle bym damage zadawał, tylko ja się zaraz wywalę. Ale no, całkiem długo, szczerze mówiąc, jestem w stanie to śmigło robić, no. Myślę, że jakbyś wpadł tak w przeciwników i kręcił to śmigło z jakimś dobrym tym, z jakimś dobrym...
z dobrą zbroją, to faktycznie, bo ja mam też beznadziejną zbroję, dlatego taki damage dostaję, bo mam tą zbroję kruka. Ale generalnie jakbyś kręcił to śmigło, to myślę, żebyś całkiem kurde dużo zadawał przeciwnikowi, nie? Tak szczerze mówiąc. Spróbujmy je trafiać, te wilki, żeby cały czas to śmigło leciało. Jaskółeczki spamujmy, nie? No, myślę, że kurde całkiem długo. Szkoda, że ostatecznie nie trafił ten mutagen. Jeżeli już mieli zrobiony content, to myślę, że spokojnie mogli to dać. No i jeżeli chodzi o usunięty content na dzisiaj, to by było na tyle. Nie chciałem też pakować miliona modów, żeby ten odcinek trwał mega długo. Chciałem, żeby trwał długo, ale nie chciałem też pakować miliona modów, żeby to... bo później tam skrypty się pierdzielą, więc zapakowałem dwa mody, udało się to jakoś połączyć. Także dwie usunięte rzeczy, które ostatecznie zostały stworzone, ale nie trafiły do Wiedźmina. Większy żółty mutagen oraz te tutaj nowe drzewko umiejętności. To by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku z różnych usuniętych kontentów czy ciekawostek. Pozdrawiam z rodzinką.